pojawiła się nowa okolicznościowa znajdźka. W okresie świąt Bożego Narodzenia w Dieto Online możecie spotkać Yeti. Ale zanim to zrobicie i dostaniecie oczywiście w zamian za to nagrody, to musicie zrobić małe śledztwo. Żeby zacząć to śledztwo, najpierw musicie udać się w okolice Parku Krajobrazowego Góry Chiliad. Proszę bardzo, jak się zbliżyliśmy, dostaliśmy SMS-a od Tanera, który informuje nas, że coś niepokojącego dzieje się w lesie. Więc musimy tam się udać. Na mapie od razu został przez grę wyznaczony obszar, na którym musimy znaleźć 5 wskazówek. Dla każdego gracza będą one w tej samej lokalizacji. Wskazówki możecie zbierać w dowolnej kolejności, ale ja lecę w taki sposób, żeby zebrać to tak najszybciej jak się da. Więc, pierwsze miejsce. Na brzegu możemy znaleźć martwe zwierzę. Podchodzimy, badamy tą sprawę. Za każdy zbadany ślad dostaniemy 10 tysięcy hajsu. Drugi ślad znajdziemy w tym oto miejscu. Znajdziemy tutaj porzucony samochód, a także obok jest drzewo, które jest troszeczkę zepsute, że tak to powiem. I tutaj są części ciała, które także musimy sobie zbadać. Trzeci ślad. To oto miejsce jest nam potrzebne. Lokalizacja znajduje się dokładnie pod mostem, więc sobie musimy tutaj zejść i zobaczcie, że jest samochodzik. W troszeczkę słabym stanie. Czwarty ślad znajdziemy w tym oto miejscu. I tutaj także mamy do czynienia z porzuconym porzuconym. No nie było wyboru, trzeba było ten pojazd porzucić. Ale nas interesuje koszula, jak widać. I ostatni, piąty ślad znajdziemy tutaj. Przed nami jest namiot. Więc zbadajmy to miejsce. No i proszę bardzo. Mamy teraz informację, że musimy wrócić nocą, aby poszukać nieznanego stworzenia w tej okolicy. W tym samym obszarze czekamy na godzinę 21 i aż do godziny 6 rano może nam się zrespić Yeti. Akurat mi zrespił się od razu. Zobaczcie, mam informację, nawet... Ojojojojoj! Od razu jest agresywny. Lekkie kłopoty. Jak ja po prostu wyciągnę mocno artylerię, żeby sobie z nim poradzić. No i proszę bardzo, zabicie go, dostajemy 50 tysięcy hajsu, a także strój Yeti. Strój ten oczywiście jest zaraz do waszej garderobie, możecie go znaleźć w ten sposób, że wchodzicie w kategorię stroje. Następnie zjeżdżacie do kategorii, która nazywa się stroje świąteczne. I tutaj macie ten strój Yeti do założenia. I proszę państwa, to tyle!